Ranking emocji. Czyta Sonia Bohosiewicz. Najdroższy to mój pierwszy z ostatnich listów do ciebie. Tak się cieszę, że mam ich jeszcze tyle przed sobą. Będę odchodzić i opuszczać cię powoli, z każdym listem bardziej. I to wcale nie dlatego, że mówiłeś mi kiedyś o niezaprzeczalnych zaletach długiego, powolnego rozstawania się, które od tak po prostu i nagle pewnego dnia niepostrzeżenie przechodzi w znużenie po obu stronach. Nie, tak nie będzie. Nie pozwolę ci się mną znużyć. Dlatego wszystkie te listy wyślę jednocześnie. Przewiążę je czarną, aksamitną wstążką, włożę do tekturowego pudełka, zatrzasnę w jego i rozstanę się z nimi, tak jak z tobą, na zawsze. To będą staromodne, pisane ręką listy, papierowe, w kopertach zamkniętych wilgocią mojej śliny, z krzywo przyklejonym znaczkiem wyczekanym w kolejce na poczcie, z normalnym adresem, w którym jest ulica i numer domu, a nie idiotyczna nazwa jakiegoś serwera. Prawdziwe listy, takie, które w rozczuleniu można musnąć wargami, w złości rozerwać na strzępy, w najgłębszej tajemnicy ukryć pośpiesznie przed wszystkimi w zamykanej na kluczyk metalowej kasetce w piwnicy lub które nosi się przy sobie i wraca do nich, gdy dopada tęsknota lub nadzieja się rozwiewa. Prawdziwe listy, które można także po prostu spalić. Albo je po wielu latach odkryć na nowo. Jedną z przyjemności podczas czytania starych listów